Witajcie kochani serdecznie na Herbatce Łebka. Dzisiaj mam znamienitego gościa Grzegorz Milko, człowiek, którego znam od wielu lat. Pracowaliśmy razem przez długie sezony w Kanal Plus, tak? Potem trafiłeś do Polsatu, a teraz Radio Wnet. Radio Wnet. Dzień dobry, witam. Z tego co wiem, byłeś na Mistrzostwach Świata Siatkarzy. Nasi dotarli w wielkim stylu do finału. Szkoda tego finału, który przegrali, ale teraz nasze dziewczyny jakby chciały się wcielić w role męskie i grają rzeczywiście pod wodzą nowego szkoleniowca z Włoch, pana Lavariniego. Znakomicie. Fajnie grałem, tak. Zawsze się mówi, że panie przodem, bo tak powinno być, a tym razem panowie przodem. Na przykład w lekkiej atletyce jest tak, że panie rzeczywiście już odbiły bardzo daleko od tego. Bardzo, tak. Na szczęście w piłce. Tak, jeszcze, chociaż jeszcze. Mamy potencjał. Natomiast ci panowie, no wiadomo, wytoczyli jakieś tam, przetarli szlaki, dwukrotni mistrzowie świata. Wydawało się, że mogą być po raz trzeci, no ale rzeczywiście ci Włosi byli chyba nie do ugryzienia. Grali piękną siatkówkę. Naszej młodzieży też utarli nosa teraz. Tak, grali ten finał. Dokładnie. A więc Italia stanęła nam mocno na bardzo, drodze. Bardzo się zresztą odrodziła. No. Właśnie, wracając do kobiet. Fantastyczne rozpoczęcie turnieju. Wiadomo, że po drodze teraz te wyżyny rosną, zamieniają się powoli w Mount Everest, ale chyba i tak trzeba powiedzieć, że energia w tej drużynie jest świetna. No jest niesamowita. W ogóle ciekawy początek, bo pierwszy mecz grały z Chorwatkami na stadionie Viteze Arnhem. Tam był rozłożony parkiet, trzy boiska do siatkówki. I na jednym z nich nasze wygrały, tracąc jednego seta, co się później już nie wydarzyło. Przecież bez straty seta wygrywały z Tajkami. Zawsze myślałem, że Tajki to masaż tajski. Że jednak grają w siatkówkę i to całkiem nieźle. Jakieś kombinacyjne akcje. I teraz wygrały z Koreankami, za chwilę Dominikana, Turcja. Ale co jest ciekawe, są bardzo równe, bo na przykład z Tajkami wygrały 3 sety do 17. Teraz chyba 17, 16, 18, czyli nawet nie dają sobie ponad 20 punktów wrzucić. Więc naprawdę fajnie grają, no świetnie. Ściskamy kciuki, żeby to wszystko się poukładało jak najlepiej. Przechodzimy wobec tego do kolejnego tematu, do żużla, bo to akurat już jest podsumowane, zakończył się sezon. Powiedz mi, jak oceniasz przebieg tegorocznego sezonu, bo i Wrocław odpadł, i Leszno już w ćwierćfinale, a ostateczna rozgrywka między Gorzowem, który był trochę niedoceniany, miał tam problemy z kontuzjami, ale dotarł do finału, napędził Stracha Motorowi, który przed sezonem był faworytem, ostatecznie jednak uległ. No, ale nieprawdopodobna historia też z Bartoszem Zmarzlikiem, który już kontrakt miał wcześniej zagwarantowany tak z Motorem, a mimo to zrobił wszystko, żeby Stal jechała w finale. Walczył nieprawdopodobnie o to, żeby ta Stal zdobyła Mistrzostwo Polski. Ostatecznie została wicemistrzem, co i tak jest dużym sukcesem, bo tak naprawdę Bartek ciągnął ten wózek, gdzieś tam wspierano od czasu do czasu przez Waculika i Woźniaka. Wydaje mi się, że Motor, no rzeczywiście, to jest taka siła. Oni już w tamtym sezonie jechali w finale, przegrali ze Spartą, a teraz jeszcze będą mieli Bartka. Oby nie było tak, że zdominują te rozgrywki na lata. Czasami tak bywało, prawda? Seria Unii Leszno, ale czy Polonii Bydgoszcz kiedyś? No ale może nie. Niemniej jednak ten sezon mimo wszystko był ciekawy. Jak odpadają faworyci, jak odpada Mistrz Polski wcześniej, tak jak Sparta, chociaż oczywiście pozbawiona Artioma Łaguty, no to naprawdę jest ciekawie. Natomiast jeśli chodzi o pierwszą ligę, będziemy mieli nowicjusza absolutnego, jeśli chodzi o najwyższy poziom rozgrywkowy. Wilki Krosno awansowały. Tak jest. Ja w Krośnie kiedyś chodziłem do szkoły z Robertem Rozmusem i pamiętam, że mówiło się gdzieś tam, że na horyzoncie kiedyś reaktywacja sekcji żużlowej, że być może coś się wydarzy. 50-tysięczne miasto może się w tej chwili poszczycić tym, że od nowego sezonu 2023 będzie jeździło w Ekstralidze. No, zważywszy na logistykę, to na pewno wielu jest nie w smak jednak jeździć na zupełne południe byłeś Polski. Właśnie? No nie byłem. Byłem ostatnio na meczu półfinału pierwszej ligi z Orłem Łódź i powiem szczerze, że no nie jest to łatwa droga. Tak, byłem ostatnio na Tour de Pologne, wyjechałem cały Tour de Pologne właśnie obsługując to dla Radia Wnet i rzeczywiście tam było kilka etapów w Bieszczadach, między innymi etap w Sanoku, Arłamów i Bieszczady są piękne. Kiedyś się też tam gdzieś rowerem pojeździłem, natomiast do Krosna nigdy nie dotarłem, ale teraz nie zazdroszczę, nie wiem, dziennikarzom, żużlowcom, którzy gdzieś ruszają z głębi Polski czy gdzieś z północy i muszą rzeczywiście pokonać tą drogę do Krosna. No ale z drugiej strony rozszerzyła się mapa żużlowa w Polsce. Mówiłeś o Bartoszu Zmarzliku, o tym wielkim
transferze jak na polską ligę, natomiast wypowiedzi rosyjskich żużlowców, wiadomo co się dzieje, cały czas są z tym problemy, no i między innymi Emil Sajfudinow powiedział ostatnio o tym, że jeżeli nie dopuści się jego do jeżdżenia w przyszłym sezonie, to definitywnie kończy karierę. Szkoda było. Tuż było, ten sezon minął. Myślę sobie, że w tym nowym mogliby jeździć. To jest trochę, dla mnie to jest trochę taki kazus Gleba Czugunowa. Gleb Czugunow jest Rosjaninem. Gleb Czugunow startował w reprezentacji Rosji z Emilem i z Artiomem. Był rezerwowym, kiedy zdobywali po raz pierwszy, chyba i drugi Speedway of Nations, czyli drużynowe mistrzostwo świata. To, że on jest, ma polskie obywatelstwo, Emil też ma i Artiom też ma. To, że on mieszka we Wrocławiu, okej, ci też mieszkają we Wrocławiu i to, że ma polską licencję i teraz już startuje, powiedzmy, jako Polak. Ja się jakby z tym do końca nie zgadzam. Dla mnie to jest farbowany lis i to jest ten sam kazus. Jeśli Gleb Czugunow może jeździć, to na tej samej zasadzie, moim zdaniem, powinien jeździć Emil i Artiom. Dla dobra Speedwaya, dlatego, że to są świetni zawodnicy, dlatego, że co oni mają wspólnego z tą wojną? No moim zdaniem nic, okej. Jeden i drugi, już mówię, odpokutowali uszy po sobie, już, tak? Starczy. I tak jest nasze przesłanie. Dziękuję wam serdecznie. Grzegorz Milko, znakomity dziennikarz, był moim gościem. Będzie gościem także następnego odcinka, w którym porozmawiamy o piłce nożnej, reprezentacji i klubach. Do zobaczyska. Do zobaczenia.